Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Pan. Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich, mówi Pan. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. Tak mówi Pan, który daje słońce na światłość w dzień, prawa księżyca i gwiazd na światłość w nocy, który rozdziela morze tak, że huczą jego fale. Pan zastępów, to jego imię. Gdyby te prawa ustały przede mną, mówi Pan, wtedy i potomstwo Izraela przestanie być narodem przede mną na wieki. Tak mówi Pan, jeśli można zmierzyć niebiosa w górze i zbadać fundamenty ziemi w dole, wtedy ja odrzucę całe potomstwo Izraela za to wszystko, co uczynili, mówi Pan. Jeremiasza, 31 rozdział. Teraz zaś nasz kapłan o tyle znamienitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem to pierwsze było nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie. Tymczasem ganiąc ich mówi: oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, ja też przestałem o nich dbać, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył bliźniego swego: poznaj Pana. I nikt nie będzie uczył swego bliźniego ani swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich. Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę, a gdy mówi nowe, uznaję pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Hebrajczyków, 8 rozdział. Czytamy w księdze Jeremiasza, 31 rozdział, 31 werset, że nowe przymierze jest zawarte z domem Izraela, z naśladowcami Abrahama. Galacjan 3,16 i Galacjan 3,28-29 zdają się mówić, że my, wierzący spośród narodów, jesteśmy dziedzicami tych obietnic, ponieważ jesteśmy nasieniem Abrahama przez Chrystusa. A pytanie jest takie: czy wszyscy wierzący, myślę, że wierzący w Nowym Testamencie, są w przymierzu, które zostało zawarte przez Boga z Abrahamem? Jeśli jest to niebiblijne rozumienie, jakie praktyczne implikacje lub dokąd może doprowadzić ta doktryna, jeśli trzymamy się takiego zrozumienia? Pytanie brzmi: czy Kościół jest obecnie w związku z przymierza z Bogiem? To jest to pytanie. I czy jest to prawdziwe, prawidłowe zrozumienie? Nie. Przymierze to rodzaj kontraktu, umowy, którą się zawiera.
jest stare przymierze jako umowa, kontrakt między Bogiem a Izraelem. Izrael miał pewne zobowiązania i złamał kontrakt, złamał umowę, złamał przymierze, umowę, kontrakt. Wtedy Bóg obiecał im: zawrę z wami nowe przymierze Izraelu i Judo, nowy kontrakt, nową umowę. Bóg obiecał im, to jest Izraelowi i Judzie, tak, On obiecał Izraelowi i Judzie: zawrę z wami nowe przymierze Izraelu i Judo. To nowe przymierze jest kontraktem jednostronnym. Bóg w swej nowej umowie zaciągnął pewne zobowiązania i nie nałożył wymagań. Dał obietnicę, ale nie nałożył niczego na dom izraelski i dom żydowski, to jest judzki. W księdze Jeremiasza 31:31 jest wyraźnie napisane: zawrę nowe przymierze z domem Izraela i z domem Judy. Nowy kontrakt, nowa umowa z Izraelem i z Żydami. Przejdźmy teraz do 8 rozdziału listu do Hebrajczyków. I to jest potwierdzone w liście do Hebrajczyków, 8 rozdział, werset 10, gdzie jest napisane: bo takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela i z domem Judy po tych dniach, mówi Pan. Czy możesz sobie wyobrazić, że Bóg zawiera kontrakt, umowę z nami, swoimi dziećmi? Zawieramy przecież umowy, kontrakty z naszymi partnerami biznesowymi, ale ja nigdy nie zawarłbym kontraktu, przymierza, umowy z moim dzieckiem. Tak więc nowe przymierze jest dla Izraela i Judy. Bóg uczyni to przymierze w przyszłości, w tysiącletnim królestwie, w milenium. Czy teraz jako chrześcijanie, jako Kościół mamy coś wspólnego z nowym przymierzem? Skoro przymierze nie jest zawarte z żadnym chrześcijan, nie tyczy się relacji z Kościołem, to czy my mamy z nim coś wspólnego? Może nic? Nie jest to pełna odpowiedź, bo krew Chrystusa, którą On przelał, jest krwią nowego przymierza, jakie będzie zawarte z Izraelem i z Judą. Paweł w drugim liście do Koryntian w rozdziale 5 nazywa siebie sługą nowego przymierza. Jest pewna relacja, którą jako chrześcijanie, jako Kościół mamy do nowego przymierza, które będzie zawarte z Izraelem i Judą. Relacja ta jest następująca. Błogosławieństwa, które nowe przymierze obiecuje w przyszłości Izraelowi i Judzie, są już teraz dostępne dla nas na zasadzie antycypacji i przedpremiery. I to w zakresie dużo szerszym niż kiedykolwiek będą one dostępne Izraelowi i Judzie. Jeśli porównamy Jeremiasza 31 z 8 rozdziałem listu do Hebrajczyków, to zauważymy, że w nowym przymierzu przygotowanym dla Izraela i Judy są cztery dostępne nam jako niebędącym z Izraela ani z Judy błogosławieństwa. Pierwszym błogosławieństwem jest to, że prawa Pana zostaną włożone do ich serc lub umysłów. Drugim jest pełna relacja z Bogiem. Hebrajczyków 8 rozdział, werset 10. Ja będę dla nich Bogiem, a oni będą dla mnie ludem. Trzecie błogosławieństwo to pełna znajomość Boga. Werset 11 mówi, że poznają Pana, ponieważ wszyscy poznają mnie w sobie. Czwartym błogosławieństwem jest pełne przebaczenie. Werset 12. Będę miłosierny dla ich niesprawiedliwości, a ich grzechów i ich bezprawia już nigdy nie będę pamiętał. To będą cztery błogosławieństwa nowego przymierza dla Izraela i Żydów w tysiącletnim królestwie. Ale my już skorzystaliśmy więcej niż z tych czterech błogosławieństw. Antycypujemy w nich, to znaczy mamy je przedpremierowo. Prawa Pana są w naszych sercach. Cali narodziliśmy się na nowo. Znamy Boga o wiele bardziej niż Izrael kiedykolwiek go pozna. I już teraz mamy pełne przebaczenie. A więc bardzo krótko. Nowe przymierze zostanie zawarte z Izraelem i Judą, ale daleko większe błogosławieństwa od tych z nowego przymierza są błogosławieństwami, którymi my jako Kościół, jako chrześcijanie już teraz możemy się cieszyć dzień po dniu.
Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Pan. Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach. I będę im Bogiem, a oni będą moim ludem. I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich, mówi Pan. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. Tak, mówi Pan, który daje słońce na światłość w dzień, prawa księżyca i gwiazd na światłość w nocy, który rozdziela morze tak, że huczą jego fale. Pan zastępów to jego imię. Gdyby te prawa ustały przede mną, mówi Pan, wtedy i potomstwo Izraela przestanie być narodem przede mną na wieki. Tak mówi Pan, jeśli można zmierzyć niebiosa w górze i zbadać fundamenty ziemi w dole, wtedy i ja odrzucę całe potomstwo Izraela za to wszystko, co uczynili, mówi Pan. Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem to pierwsze było nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie. Tymczasem ganiąc ich mówi: oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, ja też przestałem o nich dbać, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich. Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę, a gdy mówi nowe, uznaję pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.